przerwę trzytygodniową w występach w Bundeslidze. Przyjechał do Bukaresztu, ale odesłany został do Niemiec. Kontuzja nie jest w pełni wyleczona. Trener Anghel Iordănescu na znakomicie spisującym się zespole rumuńskim w finałach piłkarskich mistrzostw świata w USA. George Popescu. Răducioiu cofnięty. Popescu. Munteanu. Lăcătuş faulowany i będzie rzut wolny z niewielkiej odległości od linii początkującej pole karne drużyny Polski. Gheorghe Hagi, którego nazwisko bez przerwy skandują kibice. On ustawia piłkę specjalistą od rzutów wolnych. Wątły dwuosobowy mur zespołu polskiego. Krótkie podanie do Munteanu. Strzał i znakomita interwencja Wandzika. Pierwszy rzut rożny w dzisiejszym spotkaniu. To dobrze, że ta pierwsza interwencja była udana. Józef Wandzik zbiera bardzo dobre recenzje za występy w greckim Panathinaikosie. Między innymi obronił karnego z Olimpiakosem w Pucharze Grecji. Rzut rożny już wykonany. Dumitrescu. Czereszewski. Nasza reprezentacja i trenerzy spodziewali się ataku frontalnego od pierwszych minut Rumunów. Piłkarze rumuńscy w wypowiedziach dla gazet twierdzili, że są faworytami i są pewni zwycięstwa. Zwłaszcza kapitan drużyny rumuńskiej Gheorghe Hagi. Nieco ostrożniejszy był trener Rumunów Anghel Iordănescu, który twierdził, iż biało-czerwoni mogą spłatać niespodziankę. Gheorghe Popescu. Hagi. Popescu. Lăcătuş. Uprzedzony przez Piotra Świerczewskiego. Świerczewski gra na nietypowej dla siebie pozycji, na pozycji lewego obrońcy. Gramy w ustawieniu czterech zawodników w linii defensywnej, czterech w pomocy i dwójka w ataku. Strzał niebezpieczny, ale piłka poszybowała daleko od polskiej bramki. Juskowiak, który narzekał najpierw na przeziębienie, a potem dolegliwości kręgosłupa. Jego występ stał także pod znakiem zapytania. Szybka komisja spadało na nasze pole karne. Strzał! Wandzik świetnie broni. Druga udana interwencja polskiego bramkarza. Nadal więc w Bukareszcie 0-0 i rozpoczynamy kontratak. Nowak faulowany. Rzut wolny dla polskiej drużyny. Na jego grę liczy bardzo Henryk Apostel. On ma być reżyserem prowadzącym grę polskiego zespołu. Jeszcze raz interwencja naszego bramkarza. Belodedici. Warzycha. Jaskulski i bezpańską piłkę przechwytuje Bogdan Stelea, grający w zespole tureckim Samsunspor. Tylko dwóch piłkarzy reprezentacji Rumunii gra we własnym kraju, pozostali to występujący poza granicami Rumunii. Aut dla naszej drużyny. Odpowiedzialne zadanie ma dzisiaj Sylwester Czereszewski z holsztyńskiego Stomilu. Ma za zadanie wyłączyć Gheorghe Hagiego, piłkarza Barcelony. Munteanu, Belodedici, który gra ostatniego wolnego obrońcę w zespole Rumunii. Akcja lewą, dośrodkowanie. Tutaj Lăcătuş chciał dojść do tego podania, ale dobrze był pilnowany przez Piotra Świerczewskiego. Munteanu, Petrescu, Hagi, Wałdoch, Piotr Świerczewski, Nowak walczy o piłkę z Munteanu, przegrał walkę o tę piłkę. Dumitrescu, który gra z bandażem na ręce, zranił się nie tak dawno i dlatego mówiono, że nie wiadomo, czy zagra w dzisiejszym meczu. Dobre podanie Koseckiego do Warzychy, nie tracimy piłki. Jesteśmy na połowie przeciwnika. Ofensywne wyjście Jaskulskiego, podanie do Juskowiaka. Juskowiak do tyłu, do Warzychy i Kucio Warzycha, pomimo że jest liderem najlepszych strzelców Ligi Greckiej, teraz fatalnie pudłuje. Zdobył, grając w barwach Panathinaikosu w tym sezonie, 22 bramki. Jeszcze raz powtórzenie tej akcji polskiej drużyny. Dobre zagranie Juskowiaka do Warzychy, ale bardzo niecelny strzał. Nadal więc w meczu Rumunia-Polska na stadionie Steały 0-0. Hadzi, obok niego Czereszewski, Wałdoch, Czereszewski, Petrescu uprzedził naszego napastnika Juskowiaka. Belodedici, Popescu, Jaskulski, Kosecki, Nowak, Kosecki do kogo, tu nie ma nikogo z partnerów. I piłka pada łupem bramkarza zespołu narodowego Rumunii. Răducioiu, Dumitrescu, arbiter pokazuje grać dalej. Kontuzja naszego reprezentanta, który leży na boisku. Jeszcze raz akcja polskiej drużyny. Przypadkowe starcie z napastnikiem zespołu rumuńskiego, ale w tym starciu nasz zawodnik doznał kontuzji. Aut dla drużyny rumuńskiej. Petrescu. Nowak. Warzycha. Przewrócił się Kosecki, do niego adresowana długa piłka, nie mógł do niej dojść. Widać wyraźnie, że Rumuni są znakomicie wyszkoleni technicznie, ale to żadna nowość. O tym wiedzieliśmy dużo wcześniej. Dumitrescu przyspiesza. Hagi. Petrescu, który lubi grać także z ataków, włącza się do akcji ofensywnych swojej drużyny. Prodan. Bałuszyński. Piotr Świerczewski. Jego starszy brat Marek. I długa piłka. Źle zaadresowana. Nikt z partnerów nie wychodził jak na razie. Przyjmujemy ataki Rumunów na własnej połowie i czekamy na okazję do kontrataków. Ale takie były założenia taktyczne przedmeczowe. Jaskulski. Kosecki. Jeszcze walczy o piłkę Kosecki. Petrescu. Lăcătuş i Piotr Świerczewski. Warzycha, rozpoczynamy akcję. Minął Hadziego. Ten jednak nie dał za wygraną, odebrał mu piłkę i teraz kontratakują Rumunii. Dumitrescu. Około 13 minut meczu za nami w Bukareszcie. Rumunia-Polska 0-0. Józef Wandzik bezwzględnie w tym pierwszym okresie najlepszy zawodnik polskiego zespołu. Dwie udane interwencje po groźnych akcjach ofensywnych drużyny rumuńskiej. Juskowiak. Petrescu. Nowak. Warzycha. Juskowiak. Prodan. Răducioiu i Wałdoch. Wałdoch ma za zadanie pilnowanie rumuńskiego napastnika, który na co dzień występuje w lidze hiszpańskiej w drużynie Espanyol Barcelona. Rumuni bardzo starannie przygotowywali się do tego spotkania. Iordănescu zgromadził wszystkich kadrowiczów w specjalnym ośrodku, bardzo dobrze pilnowanym przed wścibskimi dziennikarzami, położonym poza Bukaresztem. Jest to ośrodek Dinama Bukareszt. Tylko po jednym przedstawicielu gazet rumuńskich zaprosił na konferencję prasową polskich dziennikarzy. Nie zaproszono, podobnie trening tu na tym stadionie drużyny rumuńskiej odbył się przy zamkniętych drzwiach. Belodedici. Hagi. Răducioiu. Uwolnił się spod opieki Wałdocha. Hagi. Czereszewski obok niego. Hagi. Także niedawno leczył kontuzję. Próbował dośrodkowywać. Jeszcze Lăcătuş. I teraz Czereszewski wybija byle dalej od naszej bramki. Lăcătuş. Petrescu ma idealną sytuację. I znowu Wandzik kapitalnie broni. Dan Petrescu lubi grać ofensywnie. Uczestniczy atakach swego zespołu i teraz miał wymarzoną sytuację do zdobycia prowadzenia. Spalony był, nieuznana byłaby ta bramka, gdyby nawet padła. Zasygnalizował podniesioną chorągiewkę spalonego Rumuna arbiter boczny i stąd rzut wolny pośredni wykonywany przez polski zespół. Porównywany swego czasu do Maradony. Popescu. Pilnowany przez Nowaka. Hagi. Selymes. Lewy obrońca. Piotr Świerczewski, ale wprost pod nogi rumuńskiego zawodnika. Petrescu i Wandzik. Dalekie wybicie Wandzika. Tutaj czatuje na tego rodzaju podania Andrzej Juskowiak. Munteanu gra w lidze belgijskiej na pozycji lewego obrońcy lub defensywnego pomocnika. Belodedici. Prodan. Para środkowych obrońców drużyny rumuńskiej. Selymes. Trener rumuńskiej drużyny Anghel Iordănescu uważa, że rezultat wczorajszego spotkania drużyn młodzieżowych powinien stanowić ostrzeżenie dla piłkarzy rumuńskich. Mieczysław Broniszewski, trener polskich kandydatów na Igrzyska Olimpijskie do Atlanty, powiedział, że to zwycięstwo było rehabilitacją za porażkę na Stadionie Chorzowskiego Ruchu z Francją. No i jest to zarazem mały krok w kierunku Atlanty. Munteanu. Marek Świerczewski powstrzymuje akcję zawodnika rumuńskiego. Kontratakujemy. Nowak. Kosecki. Znowu Nowak. Coraz bliżej bramki Stelei. Nowak polegarny strzał i Stelea broni, wywijając piłkę na rzut rożny. Piotr Nowak, występujący w zespole TSV 1860 Monachium, pokazał się z dobrej strony. Tam jest gwiazdą, pierwszoplanową postacią i tutaj zademonstrował wysokie swoje umiejętności. Strzelił lewą nogą, wierzył w górny róg bramki rumuńskiej. Pierwszy rzut rożny dla polskiej drużyny. Wałdoch uprzedzony przez Steleę. Stelea, uczestnik dwukrotny piłkarskich finałów Mistrzostw Świata, z tym, że we Włoszech był tylko rezerwowym, ale był w kadrze i gościł na stadionach Italii. Dumitrescu. Răducioiu. Warzycha. Czereszewski. Aut dla biało-czerwonych. Oto Piotr Nowak, który zaczynał karierę piłkarską w Włókniarzu Pabianice, potem grał w Widzewie Łódź, następnie w Zawiszy Bydgoszcz, w Lidze Tureckiej, w Lidze Szwajcarskiej, a teraz Bundesliga. Răducioiu na polu karnym. Wandzik zdołał złapać piłkę. Jak na razie przeszkodą nie do pokonania jest prawie dwumetrowy bramkarz polskiej drużyny Józef Wandzik. Były piłkarz Chorzowskiego Ruchu, potem zabrzańskiego Górnika, obecnie bramkarz numer 1 kandydata do mistrzowskiego tytułu w Grecji drużyny Panathinaikosu, który ma 16-punktową przewagę w lidze greckiej. Ale przy tej interwencji Wandzik doznał kontuzji nogi. Przerwa w grze. Widzę, że Andrzej Woźniak rozgrzewa się. Mam nadzieję, że Józefowi Wandzikowi nic się nie stało. 50 występów w drużynie narodowej. Teraz 51 raz gra w reprezentacji. Tu zahaczyło nogę napastnika rumuńskiego Wandzik i w tym momencie widać, to było na zwolnieniu, doznał kontuzji. Jak na razie wynik remisowy, który całkowicie nas satysfakcjonuje. Marzymy o zwycięstwie, ale pozostaje to jak na razie w sferze marzeń. Pamiętajmy, że w eliminacjach Mistrzostw Europy po raz pierwszy za wygraną zespół otrzymuje 3 punkty. Belodedici. Znowu Belodedici przy piłce. Dumitrescu. Krótko, znakomicie prowadzi piłkę, dobrze osłania. Wałdoch. Dobre podanie do Juskowiaka. Ale Juskowiak nie ma partnerów, nie ma do kogo zagrać. Petrescu, Răducioiu i Marek Świerczewski. Wałdoch. Jaskulski. Juskowiak. Prodan. Prodan jest drugim obok Lăcătușa piłkarzem, który na co dzień gra w Rumunii. Prodan występuje podobnie jak Lăcătuș w Stiele. A więc doskonale czuje się na tym stadionie. Tu na co dzień bukareszteński klub rozgrywa swoje spotkanie. Ponad 20 minut meczu za nami. Rezultat bezbramkowy. Błyskotliwy technik Răducioiu, Petrescu, a obok niego Warzycha, Hagi, Lăcătuș, Jaskulski, Munteanu, Selymes, Popescu, Răducioiu. Próbuje powstrzymać Răducioiu Wałdoch. Ma odpowiedzialne, trudne zadanie. Bałuszyński. Petrescu. Starszy z braci Świerczewskich. Kosecki. Bałuszyński, który przeszedł teraz na prawą stronę boiska. Zarysowała się przewaga drużyny rumuńskiej. Ona jest częściej przy piłce. Stwarza więcej sytuacji strzeleckich. Arbiter pokazuje, nic nie było, gramy dalej. Marek Świerczewski wyjaśnia sytuację. Jeszcze raz powtórzenie tej sytuacji. Padają obydwaj zawodnicy, nie było faulu. Jest rzut rożny dla drużyny rumuńskiej. I następny rzut rożny. Znowu piłkę ustawia Ilie Dumitrescu, grający w Sewilli w lidze hiszpańskiej. Wcześniej próbowany był w lidze angielskiej w Tottenham Hotspur, ale tam nie sprawdził się. Wandzik, dobre piąstkowanie. Za krótko troszeczkę Wandzik jednak piąstkował, ale teraz ponownie pewnie chwycił piłkę i nadal na stadionie Steały meczu Rumunia-Polska 0-0 w eliminacjach Mistrzostw Europy. Kosecki, Bałuszyński. Wolno rozpoczynamy atak. Bałuszyński ma obok siebie dwóch rywali. Minął, śmiało wchodzi między przeciwników i wywalczył rzut rożny. Drugi rzut rożny dla zespołu polskiego. Bałuszyński nie tak dawno leczył kontuzję. Zagrał tylko w jednym meczu ligowym drużyny z Bochum. Piłkę ustawia Piotr Nowak. On jest etatowym wykonawcą rzutów rożnych w naszym zespole. Wałdoch nie sięgnął piłki. Marek Świerczewski, Kosecki. Dobre podanie, nie ma spalonego, ale Warzycha nie dojdzie. Lăcătuş pilnowany przez Piotra Świerczewskiego. Czereszewski jak na razie gra bez kompleksów, stara się przeszkadzać Hadziemu. Powodzenie polskiej drużyny zależy od tego, jak podołają swoim obowiązkom tacy piłkarze jak Piotr Świerczewski, który ma wyłączyć Lăcătusza, Czereszewski, który ma pilnować Hadziego. Prodan. Błąd tego zawodnika, okazja do kontrataku. Kosecki pędzi lewą stronę boiska, środkiem Juskowiak. W kierunku Juskowiaka posłana piłka, za mocno, niedokładnie, ale dojdzie jeszcze do niej Bałuszyński. W ostatniej chwili Selymes wybił piłkę na aut. Bałuszyński, dośrodkowanie Juskowiak. Nie ma strzału, nie kończymy tej akcji strzałem. Hagi, obok niego Czereszewski. Ci dwaj zawodnicy tworzyć będą parę do końca tego meczu. Sprawa dla piłkarza olsztyńskiego z Tomilu. Znakomicie przejął piłkę Kosecki, mamy chwilę czasu. Wałdoch wychodzi do przodu. Warzycha dobrze przyjął piłkę, zaskakujący strzał prawą nogą, ale w sam środek bramki Bogdan Stelea broni. Tak powinien grać polski zespół. Trzeba kończyć akcję strzałami. Tylko w ten sposób można zaskoczyć bramkarza przeciwnika, ale Dumitrescu. Faulowany przez Jaskulskiego. Odległość od bramki Wandzika spora. Piłkę ustawia Hagi. Około 35 metrów. Polski zespół tworzy mur. Hagi. Nieprzyjemne uderzenie mimo tak dużej odległości. Potwierdził opinię niebezpiecznego strzelca z rzutów wolnych Gheorghe Hagi. Hagi to jest bożyszcze kibiców rumuńskich. Kiedy zawodnicy ekipy rumuńskiej wyszli przed meczem, by zobaczyć, jak wygląda nawierzchnia boiska, cały stadion skandował jego nazwisko. Ma 30 lat, po raz 92 gra w reprezentacji swego kraju, strzelił 26 bramek. Taki sam dorobek w występach w reprezentacji ma trener Anghel Iordănescu. Munteanu. Popescu, Hagi, wcześniej wizytek arbitra szwajcarskiego Rotlisbergera i rzut wolny dla Rumunii. Zapewne znowu Hagi będzie ustawiał piłkę i on będzie wykonawcą tego rzutu wolnego. Odległość nieco bliższa niż w sytuacji sprzed kilku minut, kiedy to Hagi strzelił silnie i celnie. Hagi, lewa noga, tym razem obok bramki. Hagi w wieku 16 lat debiutował w lidze rumuńskiej, kiedy miał 17 lat, po raz pierwszy zagrał w drużynie narodowej. Debiutował 12 lat temu w 1983 roku. Grał dwukrotnie w finałach piłkarskich Mistrzostw Świata, grał także w finałach Mistrzostw Europy we Francji w 1984 roku. Jaskulski przejął piłkę, nie dał sobie odebrać, zagrał dokładnie, ale ma kłopoty z przyjęciem tej piłki Bałuszyński. Popescu. Marek Świerczewski w odpowiednim momencie wyszedł, powstrzymał akcję drużyny rumuńskiej, został sfaulowany, miał kłopoty z kolanem. Nasi reprezentanci mieszkają w hotelu Lebada poza Bukaresztem. Prasa pisała, że mamy sanatorium w hotelu Lebada, no ale to wszystko spowodowane było kontuzjami, chorobami naszych zawodników. Nowak. Prodan. Belodedici atakowany przez Warzychę, jest także Stelea. Ponad 30 minut spotkania za nami. Rezultat na stadionie w Bukareszcie 0-0. Răducioiu. Wałdoch wygrywa z nim pojedynego piłkę. Rozpoczynamy kontrę, atakujemy czwórką. Dobre wyjście Koseckiego. Stelea wybiega z bramki. Kto będzie szybszy? Piłka na polu karnym. Kosecki zastrzegł piłkę. Pusta bramka. Jeszcze interwencja Munteanu, ale moim zdaniem właśnie to pokazuje Kosecki. Było to nieprzepisowe zagranie Munteanu. Była to nakładka. Zaatakował z góry naszego reprezentanta zawodnik rumuński. Stelea czysto trafił w piłkę. Kosecki przez moment nie zorientował się, gdzie jest piłka. Realizator rumuński nie pokazał nam w powtórce właśnie tego nieprzepisowego zagrania Rumuna. Tak więc mamy tylko rzut rożny. O! Teraz może w powtórce też nie do końca wytrzymał realizator powtórkę i stąd nie możemy przyjrzeć się jeszcze raz temu nieprzepisowemu zagraniu. Stelea doznał kontuzji. Kosecki tym razem ustawia piłkę. Kibice rzucają śnieżkami w kierunku Koseckiego, stąd nie kwapi się z wykonaniem tego rzutu rożnego. O! I tu teraz widać wyraźnie lewą nogą Munteanu zagrał nakładką. Warzycha, pole karne, Bałuszyński. Ciasno na tym polu karnym, Bałuszyński już poza nim. Decyduje się na rajd. I kolejny rzut rożny dla polskiej drużyny. Okazuje się, że kiedy zaatakować bardziej zdecydowanie Rumunów, gubią się. Mieliśmy próbkę błędów defensywy drużyny rumuńskiej. Tym razem Nowak do Koseckiego. Wałdoch. Rumuni dotychczas groźnie atakowali bramkę polską, ale znakomicie spisywał się Józef Wandzik. Z naszej strony warto odnotować pozycję, jaką miał Gucio Warzycha, kiedy to przestrzelił, potem był groźny strzał z dystansu. Teraz ta sytuacja, kiedy atakował Kosecki. Grałem bliżej końca tej pierwszej części, bardziej wyrównana. Na trybunach jest spora grupa kibiców z Polski. Są to sympatycy zespołów ligowych Pogoni Szczecin, Legii Warszawa, Lecha Poznań. To oni teraz znoszą doping na trybunach bukareszteńskiego stadionu. Są także kibice krakowskiej Wisły. Zjednoczeni pod narodową flagą. Czereszewski i Hagi. coraz częściej pretensje do partnerów. Jest on niekwestionowanym liderem drużyny rumuńskiej. Partnerzy go aprobują. Tak było w finałach piłkarskich Mistrzostw Świata w USA, gdzie Rumuni dotarli aż do ćwierćfinałów, przegrywając rzutami karnymi ze Szwecją. Jaskulski poradził sobie z Dumitrescu. Hagi, niebezpieczna sytuacja, Hagi broni, odbijając jednak tylko piłkę. Był Warzycha, jest asekuracja w linii defensywnej polskiej drużyny. Kosecki, trójko atakujemy, w przodzie jest jeszcze Juskowiak i Bałuszyński. Przegrał pojedynek 1 na 1 Kosecki. Faul Świerczewskiego, on faulował Lăcătusza. Lăcătuş ma już 31 lat i po kilkumiesięcznej przerwie powrócił do drużyny narodowej. 67 występów w zespole narodowym Rumunii, 10 bramek. Belodedici, Popescu, Răducioiu, obok niego Wałdoch. Ale Răducioiu ma opanowaną piłkę. Krótko prowadzi ją przy nodze. Dumitrescu, źle, na szczęście dla polskiego zespołu. Nowak do Juskowiaka, kontratakujemy. W meczu z Litwą te kontrataki nie wychodziły polskiemu zespołowi. Teraz Prodan faulował Juskowiaka i stąd rzut wolny dla naszej drużyny. Nowak. Kosecki. Atak pozycyjny polskiej drużyny. Belodedic. Łatwo powstrzymał atak polskiej drużyny. Petrescu. Dobre zagrania, dobre wyjścia Wałdocha. Dziennikarze niemieccy, a są tu specjaliści od piłki nożnej z kanału sportowego telewizji satelitarnej DSV. Twierdzą, że Wałdoch czyni postępy, jest jednym z wyróżniających się obrońców Bundesligi. Juskowiak cofnął się, ale tylko na moment powstrzymał akcję Popescu. Marek Świerczewski i Popescu. I out. Popescu ma pretensje do szwajcarskiego arbitra. Uważa, że starszy z braci Świerczewskich popychał go. Nic takiego nie miało miejsca. Gramy dalej 0-0 na stadionie Steały Bukareszt w meczu Polska-Rumunia. Nowak, sędzia podchodzi do zawodnika rumuńskiego, być może będzie żółta kartka. Szwajcar nie zdecydował się na pokazanie kartonika, ale spodziewaliśmy się, że będzie to mecz walki. Tak zapowiadał to trener Henryk Apostel. Przekonani byli o tym także nasi piłkarze. Prodan, Petrescu. Warzycha przerywa akcję Rumunów. Kosecki do Juskowiaka, Juskowiak na linii pola karnego, Stelea biega z bramki i rzut karny! Za faul bramkarza rumuńskiego na Juskowiaku, za atak nieprawidłowy nogami. Kto będzie wykonawcą rzutu karnego? Bierze piłkę Andrzej Juskowiak. On ustawia w odległości 11 metrów od bramki Stelei. Bierze spory rozbieg. Przechodzi jeszcze przed Juskowiakiem Hagi, który coś tam podpowiada bramkarzowi rumuńskiemu. Juskowiak. Gol! 1-0 prowadzimy w Bukareszcie. Sam poszkodowany znakomicie wykonał rzut karny. Prowadzimy na stadionie w Bukareszcie 1-0. 11. bramka Andrzeja Juskowiaka w historii swoich występów w drużynie narodowej. A, przesadzam. Dopiero 3. bramka, 11. występ. Ale to mniej istotne. Ważne, że biało-czerwoni prowadzą z Rumunią 1-0. Najpierw doskonałe podanie Koseckiego do Juskowiaka. Juskowiak w szarży na bramkę rumuńską. Faul Stelei i Kurt Rotlisberger pokazuje na 11. Marzyliśmy o remisie. Teraz jesteśmy bliscy wygranej. Do zakończenia pierwszej części spotkania pozostało niewiele czasu. Dumitrescu, Hagi, Czereszewski chyba pamiętana. Hagi minął go na pełnej szybkości. Rumuni zdenerwowani, coraz częściej pomagają sobie rękoma, popychają polskich zawodników. Mógł dostać żółtą kartkę od Szwajcara nasz reprezentant za ten faul. Odległość od bramki około 30 metrów. Znowu Hagi ustawia sobie piłkę. On jest mistrzem w wykonywaniu rzutów wolnych. Głaszcze tę piłkę, starannie ustawia. Obok Hadziego Lăcătuş zrezygnował, liczny mur polskich zawodników. Hagi i Wandzik wyczuł intencję strzelca, dobrze się ustawił, pewnie chwycił piłkę. Przypominam, Polska dotychczas w swoich występach przegrała z Izraelem, wygrała tylko 1-0 z Azerbejdżanem i z Francją 0-0. Mamy 4 punkty. Rumuni są liderami. W 4 meczach 8 punktów. Kontra polskiego zespołu. Belodedici. Znowu dobre przejęcie polskiego zespołu. Zagranie do partnera, do Koseckiego, ale niedokładnej. Kontratak Rumunów. Lăcătuş. Hagi. Răducioiu. Cieszyliśmy się przewagą jednej bramki. Dynamiczna akcja Hagiego, zagrali do Răducioiu i Răducioiu bardzo precyzyjnie podła piłkę w długi ruch i w ten oto sposób rezultat meczu remisowy 1-1. Hagi, Răducioiu niepilnowany. Zgubił Răducioiu Wałdocha. I po 45 minutach spotkania mamy remis 1-1. Wydawało się, że Wandzik sięgnie piłki, ale Răducioiu strzelił technicznie. To jest jeden z najlepszych napastników, przynajmniej w Europie. Florin Răducioiu strzelił w eliminacjach i finałach piłkarskich mistrzostw świata w USA 13 bramek i należy do najlepszych strzelców w tej klasyfikacji. Zresztą w 33 występach w drużynie narodowej zdobył 16 bramek, ta jest 17. To jest chyba najlepszą wizytówką rumuńskiego napastnika. Petrescu. Przyspieszają Rumunii. Petrescu ma dużo swobody. To Hagiego w ostatniej chwili Czereszewski na rzut rożny. Po zdobyciu prowadzenia nasz zespół cofnął się pod własną bramkę. Zarysowała się przewaga drużyny rumuńskiej. To już ostatnie sekundy pierwszej części meczu. Dumitrescu. Slalomowa akcja napastnika rumuńskiego. I słupek, a strzelał Miodrak Belodedici, 30-letni piłkarz, barwna postać rumuńskiego futbolu. Przed laty uciekł z Rumunii ze względów politycznych przez zieloną granicę. Grał w Czerwonej Gwiździe, zdobywając z nią Puchar Europy, no ale potem powrócił do Rumunii, a teraz gra w Realu Valladolid. Kończy się pierwsza część spotkania Rumunia-Polska po pierwszej połowie. Jesteśmy zadowoleni. Następuje zmiana w drużynie rumuńskiej. Boisko opuścił Mariusz Lăcătuş, a jego miejsce zajął Danut Lupu. To jest 28-letni piłkarz, który po raz 10 gra w drużynie narodowej Rumunii, obecnie w Rapidzie Bukareszt. Ciekawą sprawą jest to, że ponad 4 lata nie występował w drużynie narodowej, chociaż grał w finałach piłkarskich Mistrzostw Świata we Włoszech. Ustatkował się, występował w lidze włoskiej, w lidze greckiej. Reprezentuje podobno przyzwoitą formę i trener drużyny rumuńskiej powołał go do meczu z Polakami. Czereszewski. Pierwsza połowa to dosyć efektowny futbol. Sporo futbolu technicznego, atrakcyjne akcje, driblingi, strzały, zwłaszcza w wykonaniu Rumunów. Dzielna postawa naszego zespołu, chociaż wydaje mi się, że jeżeli nie odciążymy obrony w drugiej połowie, to ona nie wytrzyma już naporu drużyny rumuńskiej, bowiem ataki zespołu gospodarzy są bardzo pomysłowe. Widać, że ta drużyna jest dobrze przygotowana. Tym bardziej chwała naszemu zespołowi za to, że jak na razie remisuje 1-1. Hagi. Dopiero teraz stara się przeszkodzić Hagiemu Czereszewski. Warzycha. Nowak. Jaskulski. Nowak. Dumitrescu. Răducioiu i Wałdoch. Jest Marek Świerczewski i on wybija piłkę na aut. Ciekawy jestem, który z zespołów zademonstruje lepsze przygotowanie kondycyjne. Boisko jest miękkie, grząskie. Dumitrescu, Hagi, obok niego Czereszewski. Tym razem przejął piłkę do Bałuszyńskiego. Nowak, Juskowiak pędzi w kierunku pola karnego, jest na spalonym. Teraz się cofnął. Kosecki do Bałuszyńskiego i arbiter liniowy pokazuje, że Bałuszyński był na spalonym. Oto Henryk Bałuszyński, wychowanek zabrzańskiego Górnika, który znakomicie wystartował w Bundeslidze. 4 mecze w barwach Bochum i 4 gole. Na dzisiejszym meczu są prezesi klubu z Bochum. Chcą zobaczyć, jak grają ich piłkarze Wałdoch i Bałuszyński. Podobnie są także działacze Panathinaikosu z synem prezesa. Dla polskiej drużyny. Faul Dumitrescu. Răducioiu. On obok Hagiego jest najgroźniejszym w ofensywie zawodnikiem drużyny rumuńskiej. Răducioiu. Do Hagiego, jeszcze Dumitrescu, nie przejął tej piłki i rozpoczynamy kontrę. Bałuszyński, bardzo dobre podanie, ale spalony. Na spalonym Roman Kosecki. Podkreślam fakt, że nie gramy w składzie, jaki sobie wymarzył Henryk Apostel. Pozostali w kraju Łapiński, Gęsior, Pozostał także w Hiszpanii Kowalczyk, na którego liczono. Nie mógł zagrać Kałużyński, który był, nie mógł zagrać Koźmiński, który był w znakomitej formie. Bałuszyński, Jaskulski, Selymes, bardzo groźne dośrodkowanie, chwyta się za głowę Răducioiu, stanął przed kolejną szansą zdobycia bramki. Munteanu i Selymes grają w lidze belgijskiej. Zbierają pochlebne recenzje. Zwłaszcza Munteanu ma najwyższe oceny za występy. Interesuje się nim Anderlecht i Standard Liège. Petrescu. Prodan. Belodedici, który zaimponował nam strzałem z dystansu w ostatnich sekundach pierwszej połowy. Popescu. Petrescu. Răducioiu. Hagi do Dumitrescu i kontra Polaków. Ale te ataki Rumunów są bardzo niebezpieczne. Atakujemy piątką. Świerczewski strzał. Trzeba przyznać, że zagroziliśmy bramce rumuńskiej. Tak powinni grać biało-czerwoni w tym spotkaniu. Selymes. Munteanu. Ta para doskonale się rozumie. Oni wymieniają między sobą piłkę. Hagi. Munteanu. Marek Świerczewski. Czereszewski. Bałuszyński, Warzycha, dobrze przyjął piłkę, zagrywa do Bałuszyńskiego, Bałuszyński na prawą stronę do Koseckiego, Kosecki spada na pole karne, strzela i Stelea jakimś cudem odbija piłkę. No, dwie klasyczne kontry w wykonaniu polskiej drużyny oglądaliśmy w tej drugiej połowie. Jedną zakończoną celnym strzałem młodszego Świerczewskiego, teraz drugą zakończoną także bardzo niebezpiecznym dla Rumunów strzałem w wykonaniu Koseckiego. Warzycha. Hagi. Răducioiu, obok niego Wałdoch. Na początku spotkania Wałdoch przegrał kilka pojedynków z zawodnikiem rumuńskim. Młodszy Świerczewski. Belodedic. Petrescu. Dumitrescu w kierunku Răducioiu. Czereszewski obejrzał się najpierw, gdzie jest Hagi. Bałuszyński, starcie z Selymesem, faul naszego zawodnika. Jeszcze raz powtórzenie tej sytuacji. Hagi i Czereszewski. Selymes. Ciągle jest wolny zawodnik w zespole rumuńskim. Lupu. Oj, Popescu! Na szczęście piłka trafiła w Jaskulskiego. Zablokował strzał Rumuna. Gheorghe Popescu, 27-letni piłkarz, który gra w Anglii, w Tottenhamie. Dwukrotny uczestnik finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Hagi, rzut rożny. Króciutko do Dumitrescu, ten z powietrza na pole karne. Tam jest Wandzik. I proszę Państwa, dramat polskiego bramkarza. Grał tak znakomicie w pierwszej połowie, teraz popełnił błąd. piłka wpada do polskiej bramki i w tej chwili Rumunia prowadzi 2-1. Jeszcze raz ta sytuacja. Wydawało się, że wysoki Wandzik bez problemu sięgnie piłki. Tymczasem wypadła mu ona z rąk. Był atakowany przez rumuńskiego zawodnika. Błąd Józefa Wandzika. Jeszcze raz rzut rożny Hagi do Dumitrescu. Ten prawą nogą od razu na środek pola karnego. Tutaj górne zagranie Prodana i błąd Wandzika, który wypuszcza piłkę z rąk. 55 minuta meczu. Przegrywamy 1-2. W rozważaniach przedmeczowych mówiło się o tym, że trzeba wyłączyć Hadziego i Dumitrescu, a także Răducioiu, że bramkarz nie może popełnić błędu, że musimy walczyć, grać agresywnie. Niestety stało się. Mimo znakomitej postawy w pierwszych 45 minutach teraz Wandzik nie popisał się. Rzut wolny dla Rumunów. Nowak. Lupu. Belodedici. Selymes. Lupu. Obok niego Nowak. Dobry drybler tego rumuńskiego piłkarza. Świerczewski niedokładnie. Popescu. Dumitrescu. Z Jaskulskiego będzie żółta kartka dla naszego reprezentanta. Pierwsza żółta kartka w dzisiejszym spotkaniu. Hadzi, Dumitrescu dyskutują przy piłce. Będzie zmiana w polskiej drużynie. Opuszcza boisko Piotr Nowak. I jego miejsce zajmie Tomasz Wieszczycki z Łódzkiego Klubu Sportowego. W trudnej sytuacji pojawia się na boisku Tomasz Wieszczycki, 24-letni piłkarz, który ma na swym koncie 4 gry w drużynie narodowej. Hagi, Popescu. Popescu lekko na pole karne. Bałuszyński. Jaskulski. Warzycha. Wieszczycki. Kosecki. Juskowiak pokazuje ręką, że czeka na podanie. Za mocno zaadresował piłkę Kosecki. Wybiegł z bramki Stelea i zażegnał niebezpieczeństwo. Nadal więc przegrywamy 1-2. Wieszczycki. Faulowany przez Popescu. Wałdoch. On będzie rozpoczynał grę rzutem wolnym. Bałuszyński. Atakowany przez Petrescu. Jaskulski na pozycji prawoskrzydłowego. Bałuszyński. Do Koseckiego, ten na polu karnym. Jaskulski. Jaskulski, lewa noga, strzał przy słupku i bramka Stelea broni. Trzy celne strzały w wykonaniu polskiej drużyny w drugiej połowie, ale błąd Wandzika i utrata drugiej bramki. Wałdoch. Starszy Świerczewski. Wieszczycki. Kosecki. Czereszewski. A Atakujemy większą ilością zawodników. Czereszewski uważa, że był faulowany. Arbiter pokazuje grać dalej. Hagi. Lewa noga, błyskotliwy technik. Młodszy Świerczewski do swego starszego brata Wieszczycki. Nasi zawodnicy walczą. Kosecki źle przyjął piłkę. Munteanu. Selymes. Munteanu. Selymes. Akcja obrońców. A znowu niepewna interwencja antypada naszej obrony. I w końcu Wandzik zatrzymał atak drużyny rumuńskiej. Zagotowało się na polu bramkowym polskiego zespołu Dumitrescu. On starał się zagrozić bramce Wandzika. Lupu. Belodedici. Ostatni wolny obrońca w zespole rumuńskim. Duży spokój, rozwaga. Niektórzy twierdzą, że jest to jeden z najlepszych libero na starym kontynencie. Wieszczycki. Przejęli piłkę w Rumunii. W takim akurat ważnym momencie Wieszczycki pośliznął się. Răducioiu. Selymes. Dumitrescu. Prodan wychodzi za wolniejszego piłkarza rumuńskiego. Jaskulskiego. Ryzykuje nasz obrońca, ma już żółtą kartkę. Teraz Kosecki interweniował, ale Kurt Rottlisberger ostrzegał przed meczem, że nie będzie tolerował dyskusji, pyskówek, i za dyskusję Roman Kosecki został upomniany przez arbitra żółtą kartką. Hagi. Selymes. Okazja do kontrataku. Wychodzimy czwórką z własnej połowy. Kosecki do Juskowiaka. Ten na spalony. Nasi zawodnicy liczą na kontrataki, ale Rumuni skracają pole gry w momencie utraty piłki. Linia defensywna zbliża się do linii środkowej. Hagi i Czereszewski. Nadal przegrywamy z Rumunią w Bukareszcie 1-2. Rumuni nie ustają w atakach. Rzut rożny dla ekipy rumuńskiej. Hagi ustawia piłkę w narożniku. Obok niego Dumitrescu. Hagi. Wieszczycki. Bardzo ważne jest przy rozbijaniu ataku przeciwnika to pierwsze podanie. Jeżeli jest niedokładne, piłka momentalnie wraca na przedpole. Lupu. Petrescu. Tutaj nieobstawiony, zupełnie niepilnowany zawodnik rumuński. I Wandzik przejął strzał Popescu. Czy wystarczy sił naszemu zespołowi do końca meczu? O, Belodedici tutaj pogubił się, popełnił błąd. Wieszczycki fauluje. Rumunii atakują większymi siłami bramkę polską niż czynią to nasi zawodnicy. Często stwarzają przewagę liczebną pod bramką polską, ale jest to rezultatem znakomitego wyszkolenia technicznego. Potrafią wygrywać pojedynki 1 na 1. Stąd mnożą się sytuacje strzeleckie w wykonaniu rumuńskiego zespołu. W akcjach ofensywnych drużyny biorą udział obydwaj boczni obrońcy, i Petrescu, i także Selymes. Hagi. Wałdoch. Lupu. Wałdoch. Faulowany i będzie rzut wolny dla polskiej drużyny. Żółta kartka dla Hagiego. W podobnych okolicznościach jak dla Koseckiego. Hagi także podszedł po gwizdku sędziego do Szwajcara. Zaczął z nim dyskusję i upomniany został żółtą kartką. No ale nie wiem, czy ta kontuzja naszego reprezentanta nie jest jakaś poważniejsza. Podbiega doktor Moszkowicz. O! Bardzo niebezpiecznie nogami zaatakował naszego zawodnika Lupu, który grał kiedyś razem z Warzychą w barwach Panathinaikosu, występował także w zespole OF Kreta, potem w Breści w lidze włoskiej. Miał w swojej karierze przykrą wpadkę za kradzież w Grecji, nawet przebywał w więzieniu. Teraz jednak podobno jest w pełni zrehabilitowany, ustatkował się, powrócił do Rumunii, gra w Rapidzie Bukareszt. Tomasz Wałdoch na noszach, ale mam nadzieję, że szybko wróci na boisko. Utykając, szykuje się do wejścia ponownie na boisko Tomasz Wałdoch. Bałuszyński. Obok niego Răducioiu. Nieporozumienie w szeregach polskich piłkarzy. Niewiele brakowało, stracilibyśmy piłkę. Lupescu. Dumitrescu. Lupu, kick. Grę wznawiać będą rzutem autowym nasi reprezentanci. Wałdoch już powrócił do gry. Nadal przegrywamy 1 do 2 Na pewno jest to lepszy mecz polskiego zespołu niż tym fatalnym, przegranym w Tel Awiwie z Izraelem. Drużyna walczy, stara się. Nie ma porównania, jeżeli chodzi o zaangażowanie w grę polskiego zespołu w tamtym spotkaniu, a w tym, które jeszcze trwa. Munteanu. Spora przewaga drużyny rumuńskiej, jeżeli chodzi o rzuty rożne. Ale Rumuni, mam nadzieję, niczym nie zaskoczyli polskich szkoleniowców. Tak grali na stadionach USA, demonstrując futbol techniczny, szybki, ofensywny. I tak także grają w dzisiejszym meczu z Polską. Wałdoch spalony, dwóch piłkarzy na spalonym rumuńskim. Wandzik zbyt krótko wybijał teraz piłkę. Wandzik utyka. Dostał kontuzji w starciu z napastnikiem rumuńskim w pierwszej połowie meczu. Faul Koseckiego. Selymes wywalczył rzut rożny. Nie, to jest out. Stadion Steaua Bukareszt wypełniony jest do ostatniego miejsca. Niestety niektórzy kibice stoją, zasłaniając reporterom, komentatorom radia i telewizji widok. Czereszewski opuszcza boisko. Będzie zmiana w naszej drużynie. Tomasz Sokołowski, także piłkarz olsztyńskiego Stomilu, który zadebiutował z Litwą, biega na boisko. On zapewne będzie pilnował Hadziego. Pomiędzy Jaskulskim i Hadzim, chyba Jaskulski otrzyma drugą żółtą kartkę, a to będzie równoznaczne z opuszczeniem przez niego boiska. Niepotrzebnie protestuje Jaskulski, dyskutując ze szwajcarskim arbitrem. Tak, druga żółta kartka dla Jaskulskiego i w ten sposób kończy niedzielny mecz w 10. Na stracenie chociażby jednego punktu. Rumuni będą mieli teraz przewagę jednego zawodnika. Munteanu po faulu Jaskulskiego leży na boisku. Biegają sanitariusze z noszami. Mimo że zawodnik rumuński wykazywał już ochotę do powrotu do gry, musi położyć się na nosze i być zniesiony z boiska. W przeciwnym razie sędzia upomniałby go żółtą kartką. Takie są przepisy. Dopiero kiedy znajdzie się poza boiskiem, może wrócić do gry. A więc niestety, proszę Państwa, miłe, złego początki. Zaczęliśmy bardzo dobrze, prowadziliśmy 1-0. Teraz przegrywamy 1-2. Gramy osłabieni brakiem jednego piłkarza. Kosecki próbował przyjąć piłkę po błędzie Belodedicza. Wieszczycki, Juskowiak i szansa. Warzycha strzelał z poleja, teraz Sokołowski minimalnie nad poprzeczką. Arbiter pokazuje, że bramkarz dotknął piłki ręką i stąd rzut rożny dla naszej drużyny. Powrócił do gry Munteanu. Tak lekko palcami Stelea musnął piłkę. Kosecki. Dośrodkowanie. Teraz Rumunii przeprowadzają kontratak. Răducioiu, Lupu, znowu Răducioiu. Wędzika w kierunku bramki Wędzika, linia pola karnego. Pada, arbiter pokazuje, nie było faulu, gramy dalej. Răducioiu leży na boisku, tymczasem Bałuszyński rozpoczyna kontrę polskiego zespołu. Kosecki. Belodedici powstrzymuje szarżę Juskowiaka. Mamy powtórkę tej całej sytuacji. Răducioiu był szybszy od młodszego Świerczewskiego. Świerczewski wprawdzie dotykał ręką pleców przeciwnika, ale nie pociągnął go za koszulkę i teraz mamy szansę. Bałuszyński. Marek Świerczewski. Kosecki. Piłka nie wychodzi poza boisko. Ponad 30 minut drugiej części spotkania przegrywamy 1-2. Wieszczycki. Atakują Rumunii. Petrescu, Wandzik broni. I jeszcze piłkę wybija Piotr Świerczewski. Bałuszyński. Powtórka akcji Rumunów. Traci piłkę na rzecz Lupu. Wałżyński, czwórko atakują Rumunii. Răducioiu. A dalej arbiter pokazuje, że wszystko było zgodnie z przepisami. Selymes na pozycji lewoskrzydłowego. Obok niego Marek Świerczewski. Teraz jego młodszy brat. Górne piłki w kierunku Juskowiaka. Partnerzy liczą, że Juskowiakowi uda się przejąć piłkę i popędzić w kierunku bramki przeciwnika. Wieszczycki jest na pozycji Kosecki. Dopiero teraz dostrzegł go Wieszczycki. Zagranie w kierunku naszych zawodników, ale niedokładne. Petrescu. Prodan. Lupu. Luka w środku boiska. Spokojnie prowadzi piłkę Lupu. Bałuszyński przeszedł teraz na lewą stronę boiska. On wywalczył aut. Coraz częściej spoglądamy na zegarki, gramy osłabieni, dziesiątkę. Staramy się jednak atakować, ale narażamy się na błyskawiczne kontry, takie jak ta Răducioiu. Młodszy Świerczewski i aut dla polskiej drużyny. Nierozważnie zagrał Jaskulski, osłabiając polską drużynę. To ograniczyło szansę naszej drużyny na zdobycie wyrównującej bramki. Chociaż trzeba przyznać, że walczymy ambitnie, staramy się jeszcze mimo osłabienia liczebnego doprowadzić do remisu. Marek Świerczewski faulował. około 10 minut pozostało do zakończenia meczu. Ciągle 1-2 przegrywa Polska z Rumunią w Bukareszcie. Lupu. Więcej swobody mają w tej chwili piłkarze rumuńscy. Odczuwa się brak jednego piłkarza w polskich szeregach. Prodan. Selymes. Selymes. Obrońca drużyny rumuńskiej nagradzany brawami za tę akcję. Răducioiu. Wieszczycki. Wieszczu, jak mówią w Łodzi kibice, opędził tam kierunku bramki, teraz zagrywa do Koseckiego. Kosecki jednak często jest bezproduktywny. Wałdoch, Juskowiak. Przewraca się i traci szansę na przejęcie piłki. Hagi. Obok niego Sokołowski. Starszy Świerczewski wyjaśnił sytuację. Wałdoch. Pressing Rumunów nie pozwalają Polakom na swobodne rozgrywanie piłki. Wieszczycki. Świerczewski. Bardzo niedokładnie zagrał Piotr Świerczewski. Belodedici. Răducioiu. Walczył piłkę. Patyka, zagranie do Juskowiaka. Juskowiak na polu karnym. Zepchnięty do narożnika. Dośrodkowanie, nie ma nikogo, kto przyłożyłby nogę. Wałdoch. Wieszczycki przewraca się, pokazuje, że był faulowany. Leży na polu karnym przeciwnika. Nasi zawodnicy stawiają wszystko na jedną kartę. Wieszczycki już w pełni sił. Ucierpiał w walce o górną piłkę. Atak pozycyjny naszego zespołu. Nie mamy już nic do stracenia. Wieszczycki do Warzychy. Warzycha dobrze trybluje. Dośrodkowanie. Widzą Państwo, jak trudno uwolnić się spod opieki obrońców rumuńskich. Dumitrescu. Popescu, znowu Dumitrescu, zakupił się w tych driblingach. Sokołowski. Bałuszyński. Czeka na partnerów. Za mocno wypuścił sobie piłkę. Straciliśmy szansę na przeprowadzenie akcji ofensywnej. Teraz Wałdoch. Bałuszyński leży na boisku. Petrescu i Warzycha toczą heroiczny bój. Ale ale nadal przegrywamy 1-2. Nie mogę odżałować utraty tej drugiej bramki, którą zawinił nasz bramkarz. Grał znakomicie w pierwszej połowie. Nie można mieć do niego pretensji za pierwszą bramkę zdobytą przez Răducioiu. Strzelił Rumun technicznie, bardzo precyzyjnie, w długi róg. I Wandzik był bezradny, ale ta druga bramka to wypuszczenie piłki z rąk. To pewno Wandzikowi, nam wszystkim śnić się będzie po nocach. Rumuńscy kibice fetują już zwycięstwo, zapłonęły pochodnie. Słychać chóralne śpiewy, doping dla rumuńskiego zespołu. Wygrana przybliża Rumunów do finałów Mistrzostw Europy w Anglii. Grali już raz we Francji w takich finałach. Nasi zawodnicy jeszcze nigdy nie wywalczyli prawa gry w największej piłkarskiej imprezie Europy. Dumitrescu, Lupu. Mając przewagę liczebną, Rumuni grają dokładnie od nogi do nogi. Petrescu, Lupu. Out. Hagi był pewien wygranej. Ale trzeba przyznać, że to zwycięstwo nie przychodzi Rumunom łatwo. Musieli walczyć. Petrescu zupełnie nieatakowany. Teraz dopiero pojawia się Wałdoch. Jest starszy z braci Świerczewskich, niewielki staż w drużynie narodowej, ale duży spokój, opanowanie, wyjaśnia sytuację. To już ostatnie minuty tego meczu. Przegrywamy 1-2 na stadionie Steały Bukareszt. Przegrywamy i w praktyce tracimy szansę na awans do finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. A więc kolejne, jeżeli chodzi o tę imprezę, rozczarowanie. Ale patrzę na polski futbol bez zacietrzewienia. Całym złem polskiej piłki nie jest selekcjoner reprezentacji. Przyczyny kryzysu są znacznie głębsze. Metody selekcji, szkolenie klubowe, organizacja, brak centralnego ośrodka treningowego, nadmierna wyprzedaż zawodników za granicę, nadmiernie rozdmuchana liga. To są słabe strony naszego futbolu. Konsekwencją słaba często gra drużyny narodowej. Chociaż nie można mieć dzisiaj pretensji do biało-czerwonych. Ulegli po walce, ulegli zespołowi lepszemu, nie ustrzegli się błędów. W konsekwencji właśnie takiego indywidualnego błędu poprzedzonego błędami obrony, a więc w sumie całego kolektywu, padła druga bramka dla drużyny rumuńskiej. Zresztą pierwsza bramka to także efekt błędu zawodników drugiej linii obrony, którzy najpierw pozwolili Hadziemu na precyzyjne zagranie, a potem Răducioiu na dokładny, celny strzał. Polski zespół dzisiaj w Bukareszcie był drużyną walczącą, ambitną, do końca zmierzającą do celu, jakim był przynajmniej rezultat remisowy. Jak na razie nie udało się. I teraz mamy olbrzymie szanse, które mogły odwrócić kartę. Prolongowalibyśmy nasze nadzieje na awans do finału Mistrzostw Europy, ale w kontrataku Rumunii. I... atak rozpoczął lewą stroną Jean Wladoiu, który wszedł niedawno na boisko. Podawał do Dumitrescu, ale ten nie wykorzystał tworzonej sytuacji strzeleckiej. W tej chwili, jeżeli takim wynikiem zakończy się to spotkanie, już tylko niepoprawni optymiści mogą mieć nadzieję na awans do finału Mistrzostw Europy w Anglii. Gramy dalej, trzeba ratować twarz polskiego futbolu. 25 kwietnia gramy w Zabrzu z Izraelem, potem kolejne mecze ze Słowacją, Francją, gościć będziemy Rumunów u nas w kraju. Trzeba budować zespół z myślą o eliminacjach Mistrzostw Świata. Kilka pociągnięć Henryka Apostela było dobrych, odkrycie Czereszewskiego, ale to za mało. Niewątpliwie nie jest to okoliczność tłumacząca grę naszej drużyny, ale nie występowaliśmy w najsilniejszym składzie i ten fakt trzeba brać pod uwagę. Wladoiu, Dumitrescu, Lupu. Dumitrescu, ten ma klej w butach. I o dziwo ten zawodnik nie mógł zadomowić się w lidze angielskiej. Próbował swoich sił w Tottenhamie, ale wypożyczony został do Sewilli. Ściągnął go Argentyńczyk Osvaldo Ardiles. No ale styl gry, ten siłowy z Wysp Brytyjskich nie odpowiadał technikowi z Rumunii. Jeszcze jeden z ostatnich zrywów Polaków. Mam słowa uznania dla naszej drużyny za to, że grając w osłabieniu w dziesiątkę stara się jeszcze atakować. Stelea dalekim wybiegiem powstrzymuje akcję drużyny polskiej. Sędzia spogląda na zegarek. I w tej chwili kończy spotkanie radośnie uniesione ręce Rumunów do góry. Rumunia zwycięska wygrywa 2-1. Widzą Państwo, że realizator rumuński napisał Wandzik autogol, a więc gol samobójczy. Gdyby nie ta fatalna interwencja, mam nadzieję, wolno mi przypuszczać, że mecz może zakończyłby się remisem. No ale cóż, stało się, mleko się wylało. Tracimy szansę na awans do finału Mistrzostw Europy. Nasza drużyna walczyła, nie zdołała jednak pokonać lepiej dysponowanego przeciwnika. Rumuni zademonstrowali wszystkie walory, które poznaliśmy podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata w USA. Znakomitą technikę, szybkość, pomysłowość akcji, pomysłowość także w wykonywaniu stałych fragmentów gry. Niestety błędy zemściły się na rezultacie. Przegrywamy w Bukareszcie z Rumunią 1-2 i tylko teoretycznie pozostaje nam żywić nadzieję, że uda nam się jakoś wśliznąć do finału Mistrzostw Europy. To wszystko ze stadionu Steały mówił Andrzej Zdorowicz. Halo Studio w Warszawie.